Witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj kupiliśmy telefon. Gołąbki zaraz pogonimy. Tu już inaczej gonię. Wchodzę tu na górę. Nie ma nic na gołąbniku. Będę gonił, bo tu jest młodziak kąciaty. Chodź mały, no chodź. Dzisiaj trochę jest wiatr. Gołębi dzisiaj trzy razy goniłem. Nie wiem, czy dobrze pójdą, czy nie. Ale gonimy. Zaczynam już się gonić. Mocno. Nic nie ma na gołębniku. Wiatr jest silny, trochę zimno jest. Dzisiaj jest ostatni. Mam jedno nagranie, ale telefon mi upadł. Dwa dni temu się wyświetlacz wylał. A chciałem powiedzieć, że wrócił żółty gołąbek koroniaty, co był puszczany na lotach wczoraj. Gdzieś trzymali go i dzisiaj wczoraj wrócił. Pan nic nie słyszy. To słabo idą, wody nie mają w spojnikach. Ale wszystko idzie. Tu jest młodziaczek i cepel. Młode karmią ceple te akurat. To co mogę od nich wymagać? Rozbijają się nad bastanem. Do soboty pozwalam im jajka składać i resztę później wyrzucam. Wyrzucam plastik i nerwowy. Młodych jest 170 gołębi już, zaobrązkowanych. Tu jest pan Leszek. Dzień dobry, panie Leszku. Dobry wieczór, dobry wieczór. Pozdrawiasz tam hodowców wszystkich? Nie, jednego. Kogo? Ciebie. Ty, a jak te twoje mulemansy? Jak te twoje mulemansy? Tu kąciata. Coś nie jak to widzi. Dobrze. Dobra, nie siadają. Kąciaty. Pierwszy raz w stadzie na komisiat. Ale to młodziak, nie miał gdzie usiąść. Siadać maluchy, pozwalam wam.
wiatr jest, jest zimno trochę. Dobra, może zajdę. Dam pauzę jak schodzę i nagram z dołu. O, jestem na dole. Tu pan lis pogonił gołąbki swoje. Zobaczcie. Może coś wyrzucę. Wywód. Gdzie tam pana lisa gołębie siadł już? Nie, moje jeszcze chodzą, pana lisa już siadły. No teraz szparuje, już nie gania. Moje jeszcze chwilę. Pewnie mu siadło, bo już nie goni. Coś tam białego chodzi. Coś na bank siedzi, bo by gonił to. Tam jakiś mój biały. Niech siadają. Wykończone. Wypad. Wypierniczać. Dobra, ładnie schodzą. Lampy kupiłem. Chyba złapał coś, bo znowu goni. No bo nie gonił chwilę, no to co? To z diabną. Ale widziałeś coś tam poszło do niego? Możliwe, nie wiem. Pan lis goni. Ale on teraz... Musisz mówić lis, ale może to jest sąsiad. Schodzą ładnie. Zmęczony trochę, wiesz? Karmienie może. Coraz większe stado ma, nie? Czy nie? Może młodych chce. Co? Może młodych chce. Możliwe. Schodzą gołąbki. Ja myślę, że sześć w górze. Wysoko. Więcej. Do 10 minut nagramy i starczy. Patrz, jak wysoko trzy dają. Patrz, pantosze. Zobacz. No tam o trzy sztuki. Z dereszem jednym. Wysoko, panie Leszku? No. Co? No ich w ogóle nie widzę i nie wiem, co ty tam widzisz. No tu, o, zobacz. No, o, teraz widzę. Nie wiem, czy pokażę. To jakieś pocztowe są, to nie twoje, co ty? Się nie chwal, nie chwal, czy to twoje tak. Ale dają, nie?
Tu pana lisa chodzą sobie. Jak dzikie kaczki. Jak? Jak dzikie kaczki. Dzikie kaczki? Jakby odkręciły w tą stronę, nie? To bym jeszcze mógł zaszparować flagą. Dobra, pozdrawiamy wszystkich. Mocno i serdecznie. Życzymy dobrych lotów. Pozdro. Ale zobacz, jak dają tamte. Nie pokażę ich na telefonie, bo ich nie sięgnie. Co? Tu nie ma opcji. Pozdro.